Cześć, witajcie w Australii. Mam na imię Dave, jestem ekspertem od dzikiej przyrody i jestem tu z nadzieją na rozpoczęcie własnego programu telewizyjnego o zwierzętach. To mój mały przyjaciel, Joey, który będzie mi towarzyszył podczas naszej podróży. Uważajcie na niego, bo lubi psocić. Joey może nie jest jeszcze taki duży, ale na pewno wyrośnie i prawdopodobnie będzie większy ode mnie. Samce kangurów osiągają wzrost powyżej 2 metrów i ważą prawie 90 kg. Poproszę, oto jest. Lepiej się pospieszcie, kangury zawsze skaczą, a ich przeciętna prędkość wynosi około 25 km na godzinę. Jeśli jednak uciekają przed czymś i kiedy czują się zagrożone, ich prędkość potrafi wynieść nawet 70 km na godzinę. Najlepsi sprinterzy olimpijscy nie potrafiliby się nawet zbliżyć do takiego wyniku. Jest i Joey, który właśnie się popisuje. Nadal jest młody, ale kiedy urośnie, będzie mógł przeskoczyć nad moją głową z pozycji stojącej, jeśli tylko przyjdzie mu na to ochota. Kangurzy skok w dal jest jeszcze bardziej imponujący, bo te zwierzaki potrafią skoczyć na odległość aż 7 metrów. Wygląda na to, że Joey znalazł kumpla. Koala to kolejne ulubione zwierzę z Australii. Są naprawdę wybredne. Uwielbiają liście eukaliptusa, którego istnieje ponad 600 różnych gatunków. Jednak koale jedzą tylko 30 z nich. Spędzają od 18 do 20 godzin dziennie na spaniu. Nic dziwnego, że wyglądają tak słodko. Mają także dwa przeciwstawne kciuki przy przednich łapach. Zarówno małe kangury, jak i małe koale są nazywane po angielsku Joey. Po urodzeniu mają zaledwie 2 cm długości, czyli są wielkości żelka. Słyszysz, Joey? Kiedyś byłeś do schrupania. Koale, podobnie jak kangury, również są torbaczami. Oznacza to, że mają torby, w których noszą swoje potomstwo. Kiedy torbacze rodzą swoje dzieci, te nie są jeszcze w pełni rozwinięte. No cóż, nic dziwnego, skoro jest się wielkości żelka. Dziecko kończy swój rozwój w torbie matki, by w późniejszym okresie spędzać tam czas na jedzeniu i podczas przemieszczania się. Joey znalazł kolejnego kolegę torbacza, wombata. Podczas gdy torby kangurów i koali znajdują się na ich brzuchach i skierowane są do przodu, matka wombata ma swoją torbę na plecach, tak żeby mogła kopać bez szkody dla swojego maleństwa. O tak. Wombaty uwielbiają kopać i mają ostre pazury, które pomagają im szybko przenosić dużą ilość ziemi. Kopią podziemne nory i tunele, które mogą rozciągać się na wiele kilometrów. 2,5 miliona lat temu istniał gatunek wombata, który ważył 3 tony. Współczesny wombat waży około 27 kg. Jednak nasz mały wombat pojawił się w starożytnej sztuce naskalnej już 4000 lat temu. Joey, wiem, że lubisz występować przed kamerą, ale nie mogę zrobić całego odcinka o tobie. Dobrze, kolejna ciekawostka. Grupa wspólnie żyjących kangurów nazywana jest gangiem. Największy samiec w tej grupie jest liderem. Nazwa grupy wombatów nie jest już tak oczywista, ponieważ wolą one przebywać raczej osobno. Kiedy spotyka się je w grupie, nazywana jest ona mądrością lub kolonią. Joey, przestań głaskać tego dingo, to nie jest pies. Dingo bardziej przypominają wilki i nie są idealnymi zwierzętami domowymi ze względu na ich stadną mentalność. Zostały prawdopodobnie udomowione dawno temu przez plemiona aborygenów, potem jednak je porzucono podczas przemieszczania się plemion z miejsca na miejsce, więc psinki zmuszone były do powrotu do dzikich metod przetrwania. Tak czy inaczej są szczęśliwsze, żyjąc w stadach. Dingo mają obracające się nadgarstki, tak jak my. Pomaga im to wspinać się na drzewa, trzymać żywność łapami, a nawet otwierać drzwi. I znowu się popisuje. To, co teraz robi Joey, nazywa się statywem. Kangury stoją wtedy na tylnych łapach i wykorzystują ogony do zachowywania równowagi. Ogon pełni więc rolę trzeciej nogi. Kangury mogą nawet balansować tylko na ogonie. Joey ćwiczy swoje ruchy bokserskie. A propos, balansowanie na ogonie jest bardzo przydatne podczas kangurzych walk bokserskich. Tak, to prawda, kangury uprawiają boks. Choć bardziej przypomina to kickboxing. Samce balansują na ogonach i kopią się nawzajem tylnymi łapami, aby pokazać, który z nich jest silniejszy. Innym zastosowaniem ogona jest wypychanie go do przodu, kiedy kangur potrzebuje szybko się przemieścić. W rzeczywistości im szybciej kangury się poruszają, tym mniej zużywają energii. Nie można zapomnieć też o diable tasmańskim. Hej Joe, trzymaj się z daleka! Tas nie chce się bawić. Ten gość zawdzięcza swoją nazwę syczącym dźwiękom i krzykom, które wydaje, oraz niezbyt przyjaznej osobowości. Diabły tasmańskie także są torbaczami i ważą prawie 12 kg.
Prowadzą głównie nocny i samotniczy tryb życia, ale lubią brać udział we wspólnym jedzeniu. To znaczy grupa diabłów tasmańskich gromadzi się przy jednym źródle pożywienia. A skoro już mowa o jedzeniu... Zwierzęta te codziennie zjadają pokarm ważący 15% ich ciała, ale jeśli nadarzy się okazja, potrafią zjeść pokarm o wadze nawet do 40% swego ciała w pół godziny. Diabeł tasmański jest także świnią. Australia to dom, który zamieszkują nie tylko te urocze lub nietowarzyskie czy żarłoczne zwierzęta, ale też i dość niebezpieczne gatunki. Najbardziej jadowitym wężem Australii jest tajpan pustynny, nazywany dzikim wężem. 21 z 25 najbardziej jadowitych gatunków węży na świecie żyje właśnie w Australii. Australijskie krokodyle różańcowe to największe gady na świecie, rosnące nawet do 6 metrów długości. To połowa szkolnego autobusu. Są też jednymi z najstarszych. Pojawiły się około 240 milionów lat temu. Krokodyle lubią mętne bagna Australii i potrafią wstrzymywać oddech nawet na godzinę. Więc jeśli idziesz wzdłuż brzegu i nie widzisz krokodyla, to nie znaczy, że go tam nie ma. Choć są ogromne, mogą pływać z prędkością 30 km na godzinę. Zapomnijcie więc o prześcignięciu ich w wodzie. Mają w pysku specjalne zastawki, które zapobiegają wlewaniu się do niego wody, dzięki czemu mogą szybko przepłynąć długi dystans bez konieczności wypływania, aby zaczerpnąć powietrza. Kolejnym unikatowym gadem Australii jest moloch straszliwy. To mała jaszczurka, której ciało pokryte jest, zgadliście, skierowaną w górę ciernistą skórą. Jest to jego sposób na obronę przed drapieżnikami. Nie martw się, kolego, nie mam ochoty na przekąskę. Australia jest domem dla około 2400 gatunków pająków. Nie wszystkie z nich są jadowite, ale niektóre potrafią być wyjątkowo niebezpieczne. Jak? Na przykład Atrax. Jest najbardziej jadowitym pająkiem w kraju, a jego ugryzienie powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i najważniejszych tkanek. Antidotum na jego jad jest szeroko dostępne od 1981 roku, więc jeśli szybko dotrzesz do szpitala, wszystko będzie dobrze. Nie zapominajmy o florze i faunie morskiej. W wodach australijskich oceanów żyje 4000 różnych gatunków ryb i 1700 gatunków koralowców. Ostatecznie jest to przecież dom słynnej wielkiej rafy koralowej. W oceanach Australii można również spotkać wiele różnych gatunków rekinów, płaszczek, żółwi i delfinów. Biorąc pod uwagę ich różnorodność biologiczną, miejsce to jest bardzo atrakcyjne dla nurków. W oceanach Australii mieszkają również naprawdę dziwne stworzenia wyglądające niczym kosmici. Na przykład wieloszczęd wędrujący ze swoimi krótkimi i parzącymi mackami, czy jeżowce, które mają dziwne i czasem nawet trujące kolorowe kolce. Australijski Marine National Facility wysłał niedawno statek badawczy o nazwie The Investigator na wyprawę na wody przybrzeżne kraju. Odkryto tam niektóre dziwne stworzenia kompletnie nieznane dotąd nauce, włączając w to dziwaczny, kleksowaty organizm nazwany świnią morską. Wracamy na ziemię, co? Wszyscy kochamy kangury, ale co z kangurem rdzawoszyim? Jest to miniaturowy kangur, najmniejszy z tego gatunku. Mimo tego, że jest mały, może przemieszczać się z prędkością do 50 km na godzinę. Kangury rdzawoszyje są najbardziej aktywne o świcie, więc nie są zwierzętami ani całkowicie nocnymi, ani dziennymi. Jest na to słowo. Są krepuskularne, co oznacza, że są aktywne i w dzień, i w nocy. Hej, to tak jak ja. Samiec kangura rdzawoszyjego nazywany jest czasami Jackiem, a samica znana jest jako Jill. Joy, przestań przeskakiwać nad tym niełazem wielkim. Czyż to nie słodkie stworzonko? Też jest torbaczem, a ich młode po narodzeniu są wielkości ziarnka ryżu. Niełaz wielki jest zwierzęciem nadrzewnym, co oznacza, że lubi spędzać czas właśnie na drzewach. W rzeczywistości spędza on na ziemi tylko 10% czasu w ciągu dnia. Potem wraca dla bezpieczeństwa i spokoju na swoje drzewo. Mały niełaz po narodzeniu jest zupełnie ślepy przez pierwsze 2 miesiące. Polega wyłącznie na swoich uszach i nosie, ale już po 18 tygodniach będzie zupełnie niezależny. No i to tylko kilka najważniejszych zwierzaków i łapserdaków z antypodów. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, dajcie nam łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. A oto kilka innych ciekawych filmików, które mogą Wam się spodobać. Po prostu kliknijcie w prawe lub lewe okienko i pozostańcie po jasnej stronie życia.